Dziś losujemy, w jakich drużynach robimy piosenkę, ale uwaga, dzielimy się na dwie rywalizujące ze sobą grupy. Ale jaką piosenkę? Właśnie. Jaką, przepraszam? Dzyń, 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 o prezent, prezent! Pisze list, nie wiem co ma przynieść. Losuję kapitanów dwóch drużyn. Kapitanem pierwszej drużyny jestem ja. I kapitanem drugiej drużyny jest Jolinka! Jolinka wybierze rękę, prawa czy lewa? Tak. Uważaj, dobra. Ręka, która karmi się i nie gryzie. Gryź! Mikołaja! Mortalcio, jako drugi Grinch! Pierwszą osobą w Mikołajkowej oprócz mnie jest Swayze! Do naszego teamu dołącza Bartuś Kubicki! Yes! Do nas dołącza Hania! I uwaga, do nas dołącza Kosmę! I do nas Wika! Każdy kocha święta, więc wygrywamy to, bye! Proszę państwa, nagraliśmy już piosenkę, czas się przygotować do teledysku. Santa, tell me if you're really there. Oni są ładnymi Mikołajami, a ja jestem takim potworem. My jesteśmy cringe'em, nie Grinchem. Ja specjalnie na ten odcinek zamówiłam sukienkę mikołajkową, ale nie spodziewałam się, że to dostanę. I kochani, okazało się, że moja mikołajkowa sukienka wcale się nie sprawdzi. No, nie jedna osoba chciałaby mnie zobaczyć w tym wydaniu, no ale... Normalnie na opakowaniu pani ma tu sutki na wierzchu. O, faktycznie. Więc ja będę dzisiaj świętym Mikołajem. Będziemy mieli normalnie brodę i włosy? Ty będziesz miał włosy? Nawet gęściejsze niż swoje? Ała! Ej, dobra, sprawdźmy czy tego, czy to będzie wyglądało tak samo. Patrz to. Patrzcie, co wy macie na twarz! Zarobiste! Nie gadaj! Dobrze wyglądam? Ej, od razu ładniej, wiesz, Bartuś, jakoś. Wika w trakcie nagrywania piosenki zniszczyła mi mój tekst, ponieważ powiedziała, że słyszy coś. Ja teraz nie mogę tego odsłyszeć. Jest tak, znowu ten czas nastał. A to brzmi... Znowu ten... Znowu ten czas nastrał, patrz to. Znowu ten czas nasrał. Ciepło w spodniach. Znowu ten czas nasrał. Nie. Słuchajcie, nie byłby to film Gen Z, gdyby nie fekalny content, także. Wy widzowie widzicie, jaką świeżo nagle przybiera postawę, jak ma perukę, zawsze robi tak. No bo mi w oczy to wchodzi, do mordy. Ale ty robisz zawsze tak i koniecznie tak. Trzeba odegrać scenę. Ja pierwsza siadam. Nie! No. Ja pierwszy siadam! Ja pierwszy siadam! O, Bartek, no, wiesz, to tak boli! Przepraszam, Mati! Zostaw moją torebkę! Tym razem w torebce nie było kluczyków i tego tylko... Przepraszam! To będą twoje najgorsze święta! Bo jestem Grinchem! Ja jeszcze nie mam na sobie stroju Grincha! Tak, byś na teledysku? Ciepło bliskich, no i zapach ciasta. Powiem ci tak, myślę, że w takim ubraniu paru osobom zepsuje święta, ale myślę, że co najmniej jednej osobie poprawisz. Bo ja śpiewam tutaj refren i pomyślałam sobie, żeby układ taneczny wymyślić. Tak jak Julia Żugaj ma coś tam za zorzą, to ja mam tak. Idą święta, razem szukamy przykazki na nie. Tak, tak, nie. Tak, musi być jakiś układ. Święta. Nie, dobra, to ja za wami. Zaczynkamy pierwsze gwiazdki na niebie. Chcę to pamiętać. O, chcę to pamiętać. Ej, ogólnie... Na mnie się liczy tylko to, że mamy siebie. Ogólnie błagam, nie róbcie z tego trendu TikTokowego. Będzie pięknie, tylko trzeba poćwiczyć. Grinch psuje święta. Tesla puszcza bąki. Dlatego jak ktoś będzie szedł, będziemy im puszczać bąki. Czy to zepsuje święta? Mam nadzieję. A w domu co gadaliśmy cały czas o sraniu normalnie, o bonsurach. I jakby teraz jakby jest kontynuacja tego. Dobra, uwaga państwo, 3, 4. Pani śmiechła. Nice. Ej, ale to nie jest nic fajnego, bo ludzie się śmieją, a ja chcę, żeby płakali. Zauważyliście, jak świeżemu bardzo nie pasują długie włosy? Chłop wygląda, jakby miał na imię Mieszko. Nie, żeby mi imię Mieszko było złe, ale... Ja idę przez tutaj centrum miasta, tak osy idę i takie dwie starsze panie tak stoją, patrzą się na mnie, uśmiechają. Ja tak przechodzę wokół nich, a ta starsza pani do mnie tak... Ladny, ladny. Po prostu jesteś przystojny dla innej grupy odbiorców.
Więc wszystkie osoby 60+, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszamy zostawić subskrypcję na naszym kanale. Wstawiamy fajne filmiki, czasami jesteśmy przystojni. Wstawiamy formy audiowizualne. Wyglądasz jak założyciel Ameryki jakiś. Słyszę? Jesteś trochę Muay Thai. Ej, ale szczerze, patrz, w tym momencie totalnie wyglądasz jak Wiedźmin. Geralt. Geralt z Białego Stoku. Ej, dziewczyny mi kupiły gołębia po pazanku, bo powiedziałem, że mi się podoba. To jest moje naturalne, wraz twarzy z tym Grinchem. O matko boska. Jakbym brała udział w jakimś kabarecie ogólnie i... Ej, tak, patrzcie, ile ludzi nas obserwuje. Mamy to? Kochani, słuchajcie, opuszczamy krakowski rynek i zmierzamy na kolejną lokalizację. Ogólnie mimo tego, że wszyscy mi mówią, że wyglądam brzydko, czuję się piękny. No i o to chodzi, bo nieważne co mówią inni, chodzi, żebyś ty sam z sobą czuł się pięknie. Slay. Dotarliśmy do kolejnej lokacji i jest tutaj sklep z choinkami. O, tu są takie. Bardale! Wystarczy. Tyle, tyle! Chodź, bo idziemy po zimę. Nagrywamy wsadzenie świeżego do maszyny na choinki. Będziesz solidnie zapakowany. Wiercie, więcej! Zarąbiste to było. Git, fajne. I akcja. Nie rozbił niczego! Tylko Tesla zarysował! A, to pół biedy. Przecież się jedzie teraz do nas na następną lokalizację, chłopie. Odpala się grzanie na maksa i co? I się dojedzie, no jak? Ktoś mi powie, że to niepojemne auto, to proszę zobaczyć. Choinkę przewiezie. Jesteśmy w kolejnej lokalizacji, studiu. Mamy tutaj takie piękne, zobacz, świąteczne dekoracje. Proszę Państwa, w moim tekście jest, że chodzę cały dzień w klapkach. Nic, ja takie kapuski. Znowu jeden czas nastał, ciebie bliski, no i zapach ciasta. Znowu pies mi nasrał, znowu ten czas. DJ spin the shit. Jestem kierownikiem produkcji. Wieszaj te bombki ładniej. Znowu ten czas nastał, ciepło bliskich, no i zapach ciasta. Ogólnie my tu sobie nagrywamy teledysk, a ja zaraz otwieram swój sklep. Jakbyście się zastanawiali, w jakich warunkach otwiera się sklep, to właśnie w takich. Dobra, mam pomysł, nagrajmy jeszcze mój refren i Oliver będzie się na mnie tak patrzył z boku, a ja koło niego będę, wiecie, ucieszona. No, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Myślałem, czy ten tańc będzie cringe'em, ale bardzo słodko to wygląda, faktycznie. Dobra robota. Tylko jest problem taki, że wydaje mi się, że za każdym razem trochę się zmienia ten tańc. No, mi tak samo się wydaje. Ej, bo wy nie znacie układu. No daj odgryzka, no. Ogryzka masz już. Trzeba się dzielić święta, kochani. Ja jakby nie utożsamiam się z chłopakami, nie lubię takich bijatyk. Chyba rękę złamałam. Powiem tak, świąt nie będzie. Kostek. Co się dzieje? Mama, mój nos. Kochani, witamy dzisiaj na nowej lokalizacji. Jesteśmy na hale. A kim ona jest? Ja. Cringe'em. Nie, nie, tak, nie, na kogo to był pocisk? Na kogo to był pocisk? Mnie nie oszukasz, przecież to nie pierwszy raz. Możemy taki jeden żart zagrać? No, jaki? Wstańmy wokół jego. Możesz zapytać mnie, wideo dowcip. Jaką mam wadę wzroku? No załóż, załóż. Ej, przerwałeś Julicę, chciałem tylko powiedzieć. Bo co, jest z Julicką, to co? To jesteś, możesz bagatelizować Julitkę, tak? To była tragedia, przeproś. Mega. Przepraszam. A możesz mnie zapytać, jaką mam wadę wzroku? Ej, Julitka, a jaką ty masz wadę wzroku? Nie mam wad, mam same zalety. Przepraszam cię, Kostek, mogę. Kostek. Możesz dokończyć. Możesz jednak przerywać Julicę, kiedy chcesz. Słuchajcie, jestem chory. Julitka, ty ponoć też sikasz krwią, tak czy nie? To się nazywa miesiączka i już jesteś dorosły. Ja powiedziałem ten żart dzisiaj i się nie śmiałaś.
ubrało? Oglądasz Disney Channel? Nie, nie mam tego programu. Nie, ona, ja jej nie znam. Wiem, że ty jesteś zdrowa i symulowałaś cały tydzień. Oczywiście, że tak. Wysłało się nie, tak. Nawet się człowiek nawet uśmiechnąć nie może, matko. Julitka, a lubisz Roberta Pattisona? Nie, nie mam tego programu. Świeży, uważaj! Świeży! Świeży, strzelam pociskiem! No dawaj! Halo! Dobrze! Kręcem przejmują! Święta! A świeży tak, o nie! No dobra, to chociaż zaśpiewajcie ładnie dla Mikołaja świętego. Kostek! Pada śnieg! Pada śnieg! Twoją bąki daj! Puść ją! Pomóż mi, puść ją! Niebo na głowę spadł, dobra. Wydobył się! Dobra, kochani, kończymy ten odcinek, a my mamy dla was prezent i ta piosenka wychodzi 23 grudnia na naszym kanale. Idealnie na święta! Do zobaczenia! Pa!